Reklama. Na sesję RPG zapraszam na kanał Termosa, a po grę wideo na G2A. Witam bardzo serdecznie w ten piękny listopadowy dzień, w którym gramy, a przenosimy się w tę piękną lutową noc. Chyba, że będziecie chcieli pokręcić pokrętłem czasu i zrobić z tego poranek w domu. Za chwilkę do tego dojdziemy. Będziemy kontynuowali naszą przygodę w powiecie Małunicze w grze Epopeja. Na sam początek, albo inaczej mówiąc, na sam przód, chciałbym wyczyścić pewną kwestię. W tej grze punkty pasji otrzymujemy za odgrywanie swoich postaw i o ile postawa nieszczęśliwie zakochanej Małgorzaty oraz uciekającego od przeszłości Juliana była dla mnie czytelna i jasna, tak nie dostrzegłem w postaci Adama odkrywania tradycji w taki sposób jak ty, Jacku, jak ustaliliśmy pomiędzy sesjami, myślałeś o tym, że będzie ta tradycja odkrywana. Czyli zainteresowanie jeziorem, opowiadanie tej przyszłości i absolutnie się z tym zgadzam, więc po nie w czasie przyznaję 3 punkty pasji na najbliższe dzieje dla postaci Adama Samprocha, herbu Poraj. Dziękuję, zapisuję sobie zatem. Fajnie jest mieć zasoby, których tak naprawdę się nie ma i je rozdawać z takim gestem. To jest właśnie władza wiedza. Tak, tak, tak. Właśnie czy poczułem się zdeprawowany. To jest ten S-fuck. To jest ten rząd dusz. Powinieneś być bankiem po prostu. Tak, tak. O moment, czuję się kapłańskie powołanie. Dobrze. Więc to jest jedna rzecz. Skończyliśmy w taki sposób, że w nocy został przywołany przez, nie boimy się tego słowa, pewien rytuał duchowy, osioł, który został uwolniony, który został wyswobodzony, który przybył do swojego pana, ażeby odebrać od niego imię. A imię jego to... Hipolit. Wspaniale. W mojej duszy brzmi jak 40 i 4. Zatem kompania nasza jest obecnie czterojednostkowa, bo nie wiem, czy osły to osoby, więc, ale mamy noc, jesteśmy na drodze, jest zimno, troszeczkę niby odpoczęliśmy, ale potem się znowu zmęczyliśmy, więc Małgorzato, Julianie i Adamie, czy chcecie pobyć tutaj jeszcze na tej drodze i zrobić jakiś ruch, czy udajecie się do swojego domu, do domu Małgorzaty, który jest parę kroków od was. Przypominam tylko, że na tym heksie szóstym jest także inny dworek, w którym gospodynią jest pani Gabriela Kluczkowska. Tak zwany dziwny dworek. Znaczy ja proponuję tak. Pójdźmy z panko, wróćmy do domu Małgorzaty. Małgorzata bardzo nie chce tam wracać, ale myślę, że zobaczycie, że już po prostu dygoce cała z zimna. Ona jest drobna, tak jak mówiłam, wiatr ją może zdmuchnąć, więc ta pogoda daje jej się we znaki. Tam odpoczniemy i rozpoczniemy ponowną eksplorację następnego dnia, za dnia właśnie, kiedy będzie już słońce świecić, a my będziemy wypoczęci i nie będziemy zmęczeni. Mhm. Myślę, że ma to sens, a więc Adam również się udaje w kierunku domu Małgorzaty, idąc przez ten śnieg i dzwoniąc swoim łańcuchem jak duch świąt. Ja myślę, że za wami gdzieś podąża Julian z Hipolitem, teraz już bardzo blisko, tak poklepując go, a to po szyi, a to po grzbiecie.
Jeszcze zanim wejdziemy do dworu, to myślę, że bardzo dokładnie się nim zajmę. Umieszczę go gdzieś w stajni, podrzucę mu coś dobrego do jedzenia, może nawet postaram się przynieść jakieś jabłko albo coś takiego. Nie zważając nawet na to, czy on chciałby pójść spać, czy nie. On teraz musi mieć wszystko, musi być bardzo dobrze zaopiekowany. I gdzieś tam tak mi ten wieczór przepędzi. I właśnie będę się z nim żegnał. Myślę, że to nawet gdzieś tam głowę, czoło do jego czoła przytknę, wyszepczę do niego parę słów, że tym razem na pewno wrócę, że tutaj zostajesz w ciepłej stajni i widzimy się jutro w policie. Dobra. Czy... I tak dopiero pójdę do dworu. Ale czy to on wypowiedział, czy to twoja imaginacja, czy w powietrzu zawisło, czy w spojrzeniu Hipolita, już nazwanego, potrafisz odczytać słowa wybaczam ci, to pozostawienie w lesie? A może to sen już mówi, kiedy śpisz? A innymi słowy, czy drodzy państwo, będąc w domu pani Małgorzaty Towciłłowicz, i udajecie się od razu do izb wskazanych przez służbę, żeby odpocząć i pójść spać, czy ktoś chce w tym domu coś jeszcze zrobić, zanim przeniesiemy się do śniadania? Może nie teraz, nocą, ale Małgorzata będzie chciała coś na pewno zrobić rankiem wczesnym, zanim jeszcze śniadanie się odbędzie. Czy wy coś nocą, chłopcy? To zależy, jak późno wróciliśmy. Ja myślę, że wróciliśmy niedługo po północy. Nie, to Wojciech już śpi na pewno. Wojciech skaza, tak. No to ja bym z Wojciechem ewentualnie podmawiał, ale skoro śpi, to rano. Dobra. A czy Adam, odwiesiwszy swój łańcuch, chodzi i patrzy na obrazy, czy idzie spać? Nie. On też nie odwiesza tego łańcucha, bo jego problem polega na tym, że on tego łańcucha nie może zdjąć, a więc myślę, że jak ściąga swój kożuch, patrzy się gdzieś w lustro, widząc tą całą swoją garderobę losowych ubrań pozyskanych po drodze, rozbiera się, zostając tylko koszuli w gaciach, a ten łańcuch tam cały czas gdzieś się oplata. I myślę, że jest jedno jakieś metalowe przęsło, które tam siedzi na kostce, jest, tam gdzieś przeplata się przez jego bok. Myślę, że jedno gdzieś tam może jest na ręce. Ten łańcuch jest dziwnie zapleciony. I on sam miał nieraz okazję, by ten łańcuch zdjąć, ale jak siada i patrzy sobie na niego i tak łapie go, to nawet nie próbuje go ściągnąć z nadgarstka, bo on czuje, że ta więź jest tak silna, że on nie jest w stanie nic zrobić. Być może, jakby ktoś go, nie wiem, złapał, kowal by to rozkuł, może by się udało, ale on jest święcie przekonany, że tam jest dużo większa i mocniejsza siła i że ta siła wiąże nie tyle jego ciało, ile jego ducha. I po tych przemyśleniach kładzie się spać razem ze swoją stalową kochanką. Pięknie. Małgorzato, a czy zechciałabyś powiedzieć nam dwa czy trzy słowa o tym domu? Jak duży jest, jak zadbany? Może nam się to przyda w eksploracji. Jasne. To jest dom, który myślę, że nie należy do tych największych w powiecie, ale jest domem, który na pewno w przeszłości był dosyć pokaźny. Myślę, że zmarły mój mąż Bartłomiej Kruk, jak już ustaliliśmy, dbał o niego i miał na to pieniądze, żeby o niego dbać. Natomiast kiedy pojawiła się w domu Małgorzata, to ona nie dokładała do tego domowego ogniska, żeby dodbywać o to domostwo. Więc on przez lata po prostu niszczał, jakby nie było tam nikogo, kto by o to domostwo dbał. Może z wyjątkiem Wojciecha, który resztkami swoich sił po prostu stara się, żeby nie popadł w ruinę, ale no na przykład ogród, o którym już zresztą z tego co pamiętam wspominaliśmy, jest raczej zapuszczony, raczej nikt tam nie bywa jako tako, raczej ta roślinność jest taka po angielsku wybujała niż po francusku.
Jeżeli chodzi o sam gmach, to widać, że przydałyby mu się pewne naprawy, natomiast nie ma nikomu tego zlecić albo w ogóle za to właśnie zapłacić. Nie wszystkie pokoje są dogrzane. Myślę, że część pomieszczeń również jest też nieużywana, to znaczy w części pomieszczeń są meble i faktycznie tam ludzie bytują, a część po prostu jest pusta, zamknięta na klucz, albo może kiedy się wchodzi do pomieszczenia, to po prostu stoi jedna smętna szafa i to jest wszystko, więc wieje duchem w tym miejscu, metaforycznie i niemetaforycznie. Tak to wygląda. To nie jest przyjemny dom do spania. Myślę, że nie tylko Małgorzata to czuje, ale także wy, panowie, kiedy już się kładziecie spać, to macie wrażenie, że coś ten dom opuściło. Mhm. Czy ten dom trochę skrzypi, czy on ma przeciągi, choć drzwi są zamknięte? Jak najbardziej i myślę, że drewno pracuje. I tak to sobie wszyscy tłumaczą w nocy, że drewno pracuje. A jak... Co tam skrzypi, trudno powiedzieć. A jak roboczo sobie nazwiemy ten dworek? Bo wszystkie dworki tutaj na tych heksach mają epitety zadbane. To prawda. Czy to jest zmęczony dworek? Może być, to mi się podoba. Zmęczony dworek, jak i jego mieszkańcy. A Jacku, czy zechciałbyś zaproponować jakiś sen w tym domu? Śni się w pierwszą spędzoną tutaj noc Julianowi. W sensie, jakiś sen by się śnił Julianowi, tak? Tak. Myślę sobie w ogóle, czy byśmy nie zrobili takiego potrójnego snu. Jasne. To ja może bym zaproponował taki sen. Sen... Czy chcesz straszniejszy, czy mniej straszny sen, Julianie? Daj straszniejszy. Straszniejszy. W to dajmy straszniejszy. Dobrze. To w takim razie Julian stoi przed drzwiami. Te drzwi, które widzisz po raz pierwszy, a jednak są znajome. Otwierałeś je wiele, wiele razy. To drzwi niewielkiej, raczej takiej biedniejszej kamieniczki, którą zajmuje ktoś mało zamożny. Przekręcasz klucz, wchodzisz do środka. Słyszysz rozmowę. Gdzieś w głównym pokoju jest stół i przy tym stole widzisz żonę. Żonę starego Marcina, która przyszykowała obiad. Na tym obiedzie są również dzieci starego Marcina i jak wchodzisz do środka, to czujesz, że robisz się cały czerwony i czujesz, że w twoich żyłach zaczyna płynąć nie krew, ale wstyd. Ale oni wszyscy patrzą się na ciebie nie tak, jak powinni patrzeć się na zabójcę, na bandytę, ale patrzą się jak na swojego krewnego. I jak chcesz się odwrócić i uciec, widzisz mankiety koszuli, którą nosił stary Marcin. Widzisz jego kubrak i jego pomarszczone ręce. Patrzysz się w lustro i jesteś nim, a jego rodzina zaprasza cię do stołu. Jest Wigilia, stoją potrawy i machają do ciebie dłońmi. Jakieś małe dziecko podbiega, uściska cię. Słyszysz głos, że wrócił zmęczony po pracy. Jak dobrze, że już wrócił. Siadaj, Marcinie. Siadaj, kochany, mówi żona. Oj, tato, syn jego mówi. Ach, ciężko jest teraz w kraju. Ciężko. No ja myślę, że siadam przy stole z nimi. Bo czuję, że nie mogę odmówić, że to jest jedyny sposób, żeby zwrócić chociaż na jeden wieczór ich ojca i męża, którego własnoręcznie zabiłem. I jak siadasz
to znad drzwi na ziemię spada krzyż. Bum! A talerz przed tobą tuf, pęka i wyrywa cię z tego snu. Ktoś albo jeszcze w tym śnie, albo teraz w domu w nocy modli się. Takim szeptem, więc nawet płci nie można rozpoznać. Ojcze nasz, który się w niebie święci. A jaki sen śni się w domu Małgorzacie? Jerzyku. Małgorzata, myślę, że zasnęła po jakimś czasie, przykryta pierzyną wypełnioną gęsim puchem, ale też dodatkową kapą, której zadanie to nie tylko ocieplić, ogrzać zmarznięte ciało Małgorzaty, ale także dodatkową warstwą oddzielić ją domu i strachu, które w nim się na nią czają. I w końcu, kiedy zasnęłaś snem niespokojnym, to myślę, że pojawia się w twojej głowie taka wizja polnej drogi, która wiedzie z dworu ku lasowi matecznikowi, w którym niedawno byliśmy. I jest piękny wschód słońca, wyruszasz, czujesz pod stopami, jak wszystko, jak powietrze jest takie bardzo świeże, jak rosa zaczyna skraplać się na trawach łąk. I idziesz i kiedy widzisz ten matecznik coraz bliżej i wejście do tego matecznika, tą właśnie leśną bramę otwierającą się przed tobą, to mogłabyś przysiąc, że zobaczyłaś tam sylwetkę, znajomą ci sylwetkę Janka, który macha do ciebie i robi zwrot w tył i tak tylko rzucając spojrzenie jeszcze przez ramię ku tobie i pokazując głową, chodź, znika w tym lesie. Małgorzata nawet nie czeka na to skinienie. Małgorzata, kiedy tylko go widzi, to biegnie niemalże w jego stronę. I biegniesz tą drogą, biegniesz ku matecznikowi i w jakimś dziwnym, właśnie w tej dziwnej, frustrującej logice snu zaczynasz zdawać sobie sprawę, że im bardziej biegniesz, im bardziej wysilasz się, by biec w kierunku matecznika, tym bardziej oddalasz się od niego, tak jakby droga kierowała się w przeciwnym kierunku. I w związku z tym starasz się zmienić jakoś kierunek swojego marszu, czy też biegu. Odwracasz się w kierunku matecznika i znowu widzisz tam Jan, który rozkłada ręce trochę bezradnie, tak jakby pytał, dlaczego cię jeszcze ze mną nie ma. I kiedy zdwajasz wysiłki, potrajasz je, by dostać się do tego matecznika, kiedy już naprawdę jesteś bardzo zziajana, bardzo, bardzo zmęczona i tracisz dech, dobiegasz do progu zmęczonego dworu, w którym drzwi otwiera twój mąż, pytając, no gdzieś ty znowu była, a ty jesteś zlana potem. Tracisz dech i dokładnie tak się budzisz, jakbyś zaraz miała się udusić, zlana potem pod pierzyną
kapłan. Święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. A co śni się Adamowi w tym domu? Marcelino. Adamie, ty znowu jesteś w lesie. Jest ciemno. Czujesz, że ktoś ciebie, was, ktoś was goni. Uciekacie, biegniecie, nie wiecie kompletnie, z której strony nadejdzie przeciwnik. Słyszycie szczekające psy, słyszycie swoje oddechy. Nie widzisz tego drugiego człowieka, który z tobą ucieka. Domyślasz się, że być może jest to Janek, ale nie udaje ci się go nawet zauważyć. Może nawet słyszysz jego głos, który mówi szybciej, już zaraz tutaj będą, już depczą wam po piętach, więc biegniesz. Słyszysz te łańcuchy, które dźwięczą, czujesz, jak obijają ci się o nogi, utrudniając to, ten bieg. Masz wrażenie, jakbyś chodził po prostu w takiej wacie, jakbyś nie mógł się poruszać, jakbyś może nawet chodził w wodzie, brodził w niej po same kostki. Wychodzisz ze zakrętu, cały czas ten las wydaje się obcy i nie masz pojęcia, gdzie jesteś, jakbyś tak samo błądził. I w pewnym momencie orientujesz się, że to jest matecznik, że odtwarzasz tę samą ścieżkę, którą odtworzyłeś tego wieczora, tego dnia, tego wieczora, że byłeś już tutaj w tym miejscu wcześniej, kiedy spotkałeś te wiły. Może nawet słyszysz, jak się śmieją, może nawet to przed nimi uciekasz. I jest moment, kiedy cały czas, mając gdzieś w głowie, że ktoś cię goni, że on jest cały czas za rogiem, już ma cię schwycić, orientujesz się, że stoi przed tobą, rozpościera się jezioro. I to nie jest to jezioro, w którym byłeś wcześniej, w którym spotkaliśmy wszyscy Kruka drugiego. To jezioro jest inne, to jezioro jest dziwne, mistyczne. Czujesz, że to jest miejsce twojej destynacji. Że to tutaj uciekałeś przez cały czas. Kiedy podchodzisz do niego, żeby rzeczywiście przejrzeć się w tym jeziorze i zobaczyć siebie bez łańcucha, który cały czas nieustannie ciąży na twoich nogach i rękach, zaglądasz w głąb tej wody. Mimo że jest ciemno, światło księżyca oświetla i twoją sylwetkę, i tak naprawdę całą okolicę, tak żeby odbić się po prostu od tego jeziora, tak żeby były gwiazdy nad tobą i gwiazdy pod tobą tak naprawdę. I kiedy zaglądasz, nie widzisz siebie. Widzisz twarz starego mężczyzny, który jest ubrany w koszulę nocną, w szlafmyce, ma poorane starością oblicze i wyciąga do ciebie rękę z tej wody. I kiedy odwracasz się, żeby spojrzeć za siebie, masz wrażenie, że ten przeciwnik już cię capnął. To widzisz, że ten mężczyzna stoi za tobą. I w takim niemym geście wyciąga tę dłoń. I patrzy prosto na ciebie. Kim jesteś? I podnoszę swoją rękę. Nie chcę tu być. Słyszysz głos Małgorzaty? A ten mężczyzna opuszcza rękę, patrzy na ciebie smutno i odchodzi w głąb lasu. A jezioro, no. Człowieku! Jezioro! Gdzie jest moje jezioro? Kiedy oglądasz się z powrotem ze siebie, żeby spojrzeć w jezioro, widzisz, że jego już tam nie ma. Jest po prostu ciemno. A ten łańcuch cały czas obija się o twoje nogi. Może nawet z tym odgłosem się budzisz. Może zwisa z łóżka i wydaje ten okropny, pusty dźwięk. Dźwięk cierpienia, braku wolności. Który jest z tobą od wielu, wielu lat. Kiedy spoglądasz na ogniwo łańcucha, który właśnie ręka obsunęła się z łóżka i rzeczywiście ten łańcuch tygocząc uderzał, spojrzałeś tam, to masz wrażenie, że on jest w czymś zamoczony.
Możliwe, że to takie mazanie jeszcze senne, jako że byłeś przy jeziorze, te myśli próbują ustawić się w jakimś logicznym szyku, ale kropla, która spłynęła z ostatniego ogniwa, nie jest przejrzysta, tylko jest biała jak mleko. I ona odrywa się od tego metalu i tak jakby pochłonięta zostaje w szczelinie pomiędzy dyskami podłogi. Nawet zanim zdążysz przytknąć palec, żeby sprawdzić, czy zostawia mokry ślad. Cóż na śniadanie? Kto już na nim jest? Co spożywa? Tak jak powiedziałam, bardzo zależy mi na tym, żeby wstać wcześniej. Może wtedy, kiedy się przebudziłam z tego koszmaru, sfrustrowana i w ogóle bardzo zmęczona, może już nawet nie mogłam zasnąć, więc wczesnym rankiem po prostu zwlekłam się z tego łóżka, wiedząc, że to jest bez sensu. I sama poszłam do kuchni i zaczęłam przygotowywać posiłek. Może nawet wbrew próśb mojej kucharki, takiej przesadzistej kobiety, już starszej nieco, która jeszcze została w tym domu przez wzgląd na nieboszczyka, który był zawsze dla niej bardzo dobry i sympatyczny. Zaczęłam to śniadanie przygotowywać. To jest bardzo nieporadny posiłek, w sensie Małgorzata nie potrafi gotować i nigdy jej to nie wychodziło, ale to co ważne, Małgorzata chciałaby nakryć rzeczywiście do stołu dla wszystkich tych osób, które znajdują się w gościnie, również dla Wojciecha, który zawsze z nami jada, którego zawsze Małgorzata przymusza do tego, żeby jadał wspólnie. I chciałabym zostawić jeszcze jeden talerz, jeszcze jedno nakrycie, w miejscu, w którym przy stole zwykł siadać mąż mój nieboszczyk. Wszystko położyć tam, bez posiłku oczywiście, ale wiecie, talerz, jakaś filiżanka na herbatę, jakieś serwetki, jakieś sztućce. I po przygotowaniu tego wszystkiego Małgorzata, może nie bardzo wcześnie rano, żeby nie pobudzić też innych osób, ale już w momencie, kiedy nadchodzi ta pora na śniadanie, siada przy fortepianie, który jest w domu taki, wiecie, stary, ciemny, z takiego ciemnego drewna, może nie do końca nastrojony, może przydałoby się go jeszcze dostroić. Siada i zaczyna grać. Czy więc to dźwięki muzyki fortepianu budzą pozostałych? Myślę, że tak. Myślę, że mnie na pewno. Czy panowie przed śniadaniem macie ochotę jeszcze wykonać jakąś rzecz? Nie, ja zupełnie nie. Ja myślę, że też nie. Ja mam pewną rzecz do śniadania, bo Małgorzata opisała w taki sposób nakrycie do stołu, to ja myślę, że może jeszcze trochę zaspany, bez porannej... Nie wiem, czy tutaj we dworze pije się kawę, czy... Myślę, że nie. Jest od tego specjalna osoba, kawiarka, jak pan Mickiewicz napisał. A w sumie racja, tylko nie wiem, czy... Kawę. Nie wiem, czy tutaj, ale jest. Małgorzata robiła. Ale myślę, że może właśnie z braku porannej kawy, z... No trochę też może pod wpływem tego snu, który nawiedził Juliana, ja niewiele myśląc usiądę jak na swoim miejscu, na miejscu pana domu, przy stole. I dla mnie to będzie trochę naturalne, że tutaj siadam. I widzicie, że Julian usiadł na tym miejscu i być może nawet są jakieś takie, nie mówię o waszych, bo to wy sobie zaraz zareagujecie, ale może też służba jakoś dziwnie na mnie spojrzała z tego powodu. Natomiast widać, że kiedy zająłem akurat to miejsce, to widzicie, że zupełnie inaczej Julian to wygląda niż wczoraj na wieczerzy. Czy właściwie obiedzie, zdaje się. Że właśnie czuje się bardziej naturalnie, bardziej jak na swoim właściwym miejscu. I wyciągam rękę, jakieś świeże pieczywo, nalewam sobie polewki
wypijam łyk kawy i patrzę, rozglądam się. Dlaczego wszyscy tak dziwnie na mnie patrzą? Nie patrzą. Ja myślę, że Małgorzata może nawet to zauważyła, ale tak jakby kątem oka. I ona cały czas gra na tym fortepianie, może nawet lekko uśmiechając się do siebie, bo ma wrażenie, że to nie siedzi Julian, tylko Bartłomiej właśnie. I myśli sobie, no, zrobiłam dobry uczynek. Więc ona cię nie goni absolutnie z tego miejsca. Bo jeszcze nie jest do końca świadoma, kto tam zasiadł. Ja myślę, że jak się przysiadasz, to wtedy Adam mówi... Niezwykłe to, jak wszedł pan, pani Kmita i z tą pewnością usiadł na miejscu świętej pamięci nieboszczyka. Ja byłem przekonany, że to nie pan siada, tylko mimo, że nie znałem, sam pan Bartłomiej, pańska pomyłka zrobiona tak zupełnie przypadkowo, ale właśnie dzięki temu zyskała tą pewność. Miałem wrażenie, że to on siada i nawet tak jak pan chwycił sztućce, to chwycił pan je zupełnie inaczej niż pan zwykł to robić, niż widziałem, że robił to pan wczoraj, przedwczoraj. Miałem wrażenie, że mam tu do czynienia z panem Bartłomiejem i się zdziwiłem, bo przecież on już nie jest wśród nas. Faktycznie, przepraszam. Przepraszam najmocniej. Cóż za afront. Pani Małgorzato, zebrani. Bardzo przepraszam, nie chciałem uchybić. Ale pan już usiadł, to pan tu zostanie. Bartłomiej sobie usiądzie w innym miejscu na pana. Tutaj jest przygotowane specjalnie. Proszę jeść. Nie. Na się napracowałam. Wszystko jest pyszne, pani Małgorzato. Bardzo dziękuję, ale... Nie mogę. I widzicie, jak po tym, jak no zdał sobie sprawę, czy właściwie Adam zdał mi sprawę z tego, co zrobiłem, skłaniam się w kierunku ciebie, Małgorzato, i naprawdę bardzo dziękuję. I widzisz, że ja jestem wdzięczny, tylko mi bardzo smakowało, ale porywam tylko kawałek pieczywa jeszcze ze stołu i wychodzę. Ale wychodzisz z pomieszczenia, czy zmieniasz? Tak, myślę, że wychodzę ze stajni. Nie, wychodzę ze stajni. Tak. No to ty tego nie zobaczysz, ale może zebrani zobaczą, że Małgorzata jakby dostawszy ten ukłon od ciebie i te wyrazy wdzięczności, to widzisz, że ona jeszcze chciała cię zatrzymać, ale ty wyszedłeś i ona tak opada w sobie, nie? W sensie, że to nie było wyartykułowane, to wszystko jest na twarzy i w gestach. Ona opada tak wiecie, zapada się i tak, no chciałam dobrze, nie? Ale... jak zwykle nie wyszło. I widać, że ona jest trochę rozczarowana, ale bardziej to jest taki smutek na jej twarzy. Więc ona odchodzi od tego pianu, siada na tym miejscu, pewnie koło męża, w sensie nieżyjącego męża tego miejsca, wiecie? I taka jest... Okej, no to co teraz, nie? W sensie totalnie apatyczna. Jak rano gdzieś tam była taka, okej, to zrobimy coś? No to teraz już ją to zupełnie wybiło i już nie wie... Gdzie jest prawa, gdzie jest lewo? Ojej, kurczę. Może jajko na miękko, pani Małgorzato? Pyta Wojciech. Tak, tak, dobrze. Och, rozpoczynać dzień od takich smuteczków. Nie lada. Przecież dzień może być przyjemny i miły, może odkryć coś nowego. Trzeba tylko otworzyć oczy. Coś wiadomo o tej dziewczynie, Łódź, co się utopiła? Coś pan słyszał może? Ja siedziałem w domu, no ale rzeczywiście, Jagoda była u sąsiadów i jak przyszła z powrotem, to mówiła, że słyszała narzekającą panią Kluczkowską. Wie pani, u niej siostrzenica zwana Panną Dzieciną przebywa. I podobno też całą zeszłą noc była poza domem. Zresztą tak jak pani kompania. Więc może także bawiła się w tym lesie w pogańskie zabawy.
Myśmy mieli dobry powód. Szukaliśmy Hipolita, zgadza się? No, już nie ma w pomieszczeniu. Wojciech... Ale to patrzę się, a bo to tylko ty wiesz, jakie jest imię, tak? Nie, tak. A tylko oni nie, słyszeli? No słyszeli, bo był, że tak powiem, chrzestny. Nie wiem, jak to było, nie? Bo myślę, tylko... że tak, myślę, że mogli szczuć, bo ja powiedziałem, że pobiegłem do niego, więc... Mhm. Tylko mogłeś potem to... zwracać się do niego, Hipolicie, jabłuszka załatwimy, czy coś, że mogliśmy poznać to imię. No myślę, że... Adamie, ale po chwili, albo po grymasie Wojciecha, zdajesz sobie sprawę, że on mówił o wczorajszym dniu, czyli nie chodziło mu o tę noc, w której wyszukaliście Hipolita, tylko wtedy, kiedy byliście na święcie Velesa, po którym to ta Łucja została odnaleziona. Że to służąca twoja Małgorzato, Jagoda, taką plotkę przyniosła od sąsiadów z dworku dziwnego. Ale nie zajmowałbym się tym. To są... Ta Łucja nie stąd, nie z powiatu. Może i nie stąd, ale z drugiej strony, jeżeli jest tu jakiś niegodziwiec, który targnął się na życie młodej dziewczyny, to warto byłoby tego niegodziwca czym prędzej wykurzyć. Oczywiście panie Adamie, możliwe, że mógłby się zajmować takimi myślami. Martwiłem się raczej o konstytucję naszej drogiej gospodyni, która jest drobną, wrażliwą osobą i nie jej gonić domniemanych morderców. Jemu jest, on to trochę bada, Małgorzato, bo on mówi w twoim imieniu, a nie ma do tego jakichkolwiek, wiesz, praw, ale on stara się robić to delikatnie. No to robi z troski, więc patrzy co jakiś czas na ciebie, czy ty przypadkiem nie chcesz go ofuknąć. Ona mu absolutnie pozwala, myślę, na to. Ona nawet w nim szuka takiej opieki, wiesz, tak mi się wydaje, że to pocieszenie, które on tam jej rzucił, to ona tego potrzebuje i ona to dostaje w nim, więc jest mu bardzo wdzięczna, że on to robi. Więc zero ofuknięcia ze strony Małgorzaty. Czy to dlatego, że ona tego potrzebuje, czy to dlatego, że nie jest teraz w ogóle w mocy, żeby stawiać na swoim i pokazywać autorytet jako pani domu? Mhm. Trudno powiedzieć. Może chyba bardziej to drugie. Rozumiem. Wie pan... Tak jak wiatr zawieje wtedy, kiedy chce, i tak jak śnieg spadnie zimą, tak samo pani Małgorzata zrobi to, co będzie chciała. Oczywiście, że tak. Ja nie będę stawał na drodze. A propos śniegu, o którym pan mówił, dzisiaj, kiedy wstałem bardzo rano, ledwo świtało, to po niebie na wschodzie wnioskowałbym, że dzisiaj śnieg spadnie po południu. W końcu, bo już długo... Niemal od trzech króli nie ma śniegu, tylko taka chlupa. Małgorzata na tę informację, że spadnie śnieg i się zaniepokaja, patrzy na Adama. To jak spadnie, to jak Jasiek do domu wróci? Przecież trudno mu będzie znaleźć drogę. Wie pani Małgorzato, szczerze mówiąc, nie przez taki śnieg myśmy przechodzili tam na Sybirze. Tamto w zasadzie trzeba było kopać tunele w niektórych miejscach, także ze śniegu mieliśmy dach nad naszymi głowami. Takie tam były rejony, a tutaj u nas jak spadnie trochę śniegu, to myślę, że dla takiego starego wyjadacza jak Janek to nie będzie żaden problem. Oko tylko wystaje zza framugi do pomieszczenia, Małgorzato. Oko Bartłomieja, które wyjrzało, tak jakby chciało przyjrzeć się swej żonie, chyba że w tym stanie się mówi o byłej żonie, która mówi o jakimś Jaśku w jego domu. Karamba! Złe. No dobrze. Słyszysz za tej framugi jeszcze taki zły starczy szept. Nie żyje już pewnie. Pomarł gdzieś tam w drodze, pomarł i nie żyje. Na pewno nic mu się nie stało złego, niech się pani nie przejmuje. Jasiek był bardzo uważny, bardzo inteligentny, bardzo przemyślny. A Moskale silni i bezwzględni dopadli zdechu, zatłukli go. Patrzy się prosto w to oko, słuchając, co mówi do mnie Adam. Wręcz mierzy się spojrzeniami z tym okiem.
A ze złymi myślami to jest tak, że złe myśli jest w nich coś takiego jak w pokarmie dla złych duchów. Gdy bardzo długo ich człowiek nie przepędza z głowy i te złe myśli cały czas krążą, to złe duchy mają przystęp do kogoś i mogą po prostu jak komar wetknąć swoje usta i wyssać całe życie z człowieka. Więc niech pani nie myśli o takich rzeczach. Jak przyjdzie zmartwienie, to sami zobaczymy, że będzie. A to oko pod wpływem twojego wzroku, które przeskakuje pomiędzy Adamem, który mówi, żeby zachować konwenans, a przynajmniej w sensie no, kulturę słuchania, ale w tą framugą, na szczęście jest ten sam kierunek. Oko ducha Bartłomieja momentalnie topnieje. Nie, że znika, tylko hardość i taka złośliwość zamienia się w taki smuteczek, taki trochę strachu. I po chwili sama źrenica opada na podłogę i on się chowa z powrotem za framugą do sieni. Na razie go oleję. I właśnie chcąc przejść do Juliana, chciałam spojrzeć na Adama i powiedzieć mu: pan Julian to na pewno teraz ma złe myśli, może powinniśmy z nim pobyć. Chyba że siedzi teraz z Hipolitem. Jak już się zaprzyjaźnili, i może mu powiedzieć wszystko, co leży mu na sercu. I kto wie, może jest dużo szczęśliwsi niż my razem wzięci. A śniadanie? Przecież ja już... on tego jabłka, co Hipolitowi dał, to nie zje z nim na półkę. Za małe. Niech pani pamięta, że pan Kmita je połowę tego, co je normalny człowiek. Ale tak rozmawia... Wy tak rozmawiacie i myślę, że... to jest dobry moment, żebyście trochę wciągnęli mnie myślami. I ja tutaj w trakcie tej waszej rozmowy się pojawiam, troszkę nawet jeszcze wcześniej można powiedzieć, że wychodzę nie zza tego samego rogu, gdzie pojawiało się oko twojego byłego męża. I że to tak jakbym ja był też tą osobą, która to oko ostatecznie gdzieś tego ducha przepędza, a może gdzieś połączyłem się z tym duchem, albo on oblekł mnie, gdyż zasiadłem w jego miejscu wcześniej. I pojawiam się w progu izby. Przepraszam. Przepraszam najmocniej za... za tą moją taką nagłą absencję. Ale już mi lepiej. Zanim wyruszymy, bo chyba mamy jakieś plany dzisiaj, prawda, ekskursję, chciałem jeszcze z panem Wojciechem porozmawiać. To możliwe. Czy on jeszcze jest? Tak, on jeszcze jest. Czasami wydaje się być niewidzialny, bo tak próbuje być. Teraz jako, że jest wywołany, mówi: jestem, ale czy chce pan gdzieś na osobności, czy możemy tutaj przy stole? Pan wszak nic nie zjadł, a przed panem długi dzień pewnie, skoro mówi pan o jakiejś ekskursji. Jak ja lubię takie słowa. Nie, to nie na osobności. Właściwie to sprawa, która chyba nas wszystkich zaciekawiła. Pan, wczoraj żeśmy spotkali podczas spaceru jednego z kruków. Pana... On się tak śmiesznie zwracał do nas. Miły mój, drogi mój, drogi. Drogiego chyba kruka, tak jest. No. Tak jest, no właśnie. No i co? On powiedział, że tutaj w okolicy kompania całkiem niedawno otworzyła swoje zakłady, swoje warsztaty. Prawda to? Wie pan coś więcej na ten temat? Gdzie oni to zrobili? Jakiej to wielkości jest? No, panie Może Julianie. Zna pan nazwisko zarządcy kompanii? A nie, bo to jakieś takie niepolskie.
trudno do ucha, nie chcę przylgnąć. Wiem, no już niemal chyba od roku są, a może od jesieni zeszłej? Trudno. Nie interesuję się takimi sprawami. Chociaż... Nie tak dawno, przed latem chyba. Byli tu. Pytali się, czy nie chciałbym pracować tam. Och, proponowali panu posadę. Tak. Posadę przy jakimś, przy wydobyciu. Ale jak pytałem się, przy wydobyciu czego, to nie chcieli powiedzieć. A zresztą ja nie byłem w ogóle zainteresowany, gdzie mi tam pracować dla obcych. Ale cóż tu w Małniczach wydobywają? Nie pamiętam od dziada pradziada, żebyśmy tutaj w ziemi mieli jakie skarby. Mówi się, że mech, to pewnie ta pani Małgorzata to też słyszała. Jakiś mech tajemny poznajdywali. Podobno dużo go w naszym powiecie. Mech, który pożywką duchową jest. Przecież oni nawet z tego, podejrzewam, z tego nalewkę robią. Dobrą. Niektórzy piją tą nalewkę, a zamiast naszego samogonu popijać. Ja nie wiem, czy to nie jest takie przekonywanie nas do siebie. Miałem okazję, tak, spróbować, bo jest w karczmie u Jacka. I tam popróbowałem. Dobra jest, nie powiem. Smaczna. Oni dostali jakąś jedno z gospodarstw, duże bardzo. Pobudowali je, otoczyli płotem. W środku mają swoje jakieś sprawki. Stamtąd chodzą do lasów i nad jeziora, ale szybko też położyli łapy na drugiej gospodarce, więc już dwa dość duże areały w naszym powiecie zajmują. To typowe dla pani. Co ciekawe, nie do końca wiadomo, kto tę drugą ziemię sprzedał. A radca podpytan przez sąsiadkę, przez panią Kluczkowską, bo ona to taka chętna jest do takich spraw, powiedział, że objęte tajemnicą i powiedzieć nie może. Czyli to Kluczkowska więcej się orientowała w sprawach kompanii, tak? Próbowała się wywiedzieć z tego, co wiem. No to myślę, że wizyta u szlachetnych sąsiadów pani Małgorzaty to będzie pierwszy przystanek naszej wielkiej podróży tego wspaniałego lutowego dnia. I zaczynam wstawać od stołu. Ja już się najadłem, napiłem i jestem gotów. Czekam w takim razie w sieni. Widzicie jeszcze, jak Julian bardzo, bardzo stara się, żeby to brzmiało jak najbardziej nonszalancko. Tak jakby w ogóle nie zależało mu na tym, ale to jest bardzo słabo maskowane wszystko. A ten zarządca kompanii, który z panem rozmawiał, on nie miał takiego szeleszczącego nazwiska? A to on... Jakiegoś takiego typu na przykład Schmeisser? Podobnie, tak, tam było jakieś szy takie wykrzywione, ale to nie on ze mną rozmawiał, to w jego imieniu jakiś agent przyszedł rozmawiać. Gdzie tam dyrektor chodził po chałupach, przepraszam, po domach, dworkach zatrudniać? Nie. Rozumiem, tak. To takie typowe dla kompanii nazwisko. Schmeisser? Na przykład. Niemieckie albo jakieś austriackie, co? No jakieś tam te z zachodu, makaroniarskie. Po co nam to tutaj? Oj, ty Wojciechu, ale żeś nie przyjął tej pracy, tylko tutaj w tym domu rozpadającym się siedzisz, to głupiś ty czasem i jesteś. Tam byś mi przyszłość miała, tutaj co? A tu mam radość. To, że ktoś głupi, nie oznacza, że zagubiony. Albo w złej sytuacji. O, pani Małgorzato, ja jeszcze zobaczę, jak ten dom przestaje być taki zmęczony czasem. No cóż, panie Wojciechu, to dziękujemy za wszelkie informacje. Ale, proszę bardzo. Czas się nam do drogi gotowić. Miłego dnia. Pani widzicie, że Julian się jeszcze bardziej sobie po tej... Jakby...
kurczę, no. Pani, było tak dobrze. Pani Małgorzato. Mówiła, słucham. Pani idzie ze swoimi kompanami do Kluczkowskiej? No pójdę. To może ja jabłek naszykuję w prezencie, tak po sąsiedzku. A wczoraj z piwnicy wyjąłem, te, które pospadały, jak jeszcze ciepło było. Więc to pan wyjmie. Ten sposób zachowania. Ja myślę, że ona do niego mówi na ty. To wyjmiesz, Wojciechu, wyjmiesz. Tak, tak, to zaraz przyniosę w chuście. Bardzo proszę taka stropiona nie być. Ja wiem, luty. Smutek jeszcze pewnie po utracie. Może małżonka, może tego wspomnianego Jaśka, o którym ja nic nie wiem, ale nie wnikam. Ale młoda pani jest. Proszę, nie iść za młodą smutków takich duchowych. Ci piszą w tych wierszach, ale tylko o smutnych rzeczach, a o pięknych napisać, ha? Bo to się, Wojciechu, teraz inaczej żyje młodym? To się tak z zagranicznego szeleszcząco Weltschmerz nazywa. Czasami tak przychodzi do człowieka. A co i trudno, żeby odeszło. Cóż to ten Weltschmerz? To taki ból, co się przykleja i nie chce iść. O. Ale to Małgorzato, do wszystkich nas się przykleja. Im człowiek starszy, tym bardziej ma posklejany jest z różnymi bólami. Nigdy nie zniknął. Tylko żeby na nie nie patrzeć ciągle. Wojciechu, co ja bym zrobiła, gdyby ciebie tu nie było? To do tej kompanii nie idź. Ja tak tylko powiedziałam, ale głupio powiedziałam. Głupia jestem. Gdzie tam? To ja dzisiaj każę Weronice, żeby narobiła gulaszu z cielęcinki. Co? Dobrze. No, dobrze. To ja pójdę. To pójdę po to. O, Wojciech jest super, ojej. To on poszedł po owoce, a potem przyniósł jeszcze, już na podwórko. A wy rozumiem, idziecie. Mhm. Jako, że to jest na tym samym heksie, to nie bawmy się tutaj w opłacanie tego wachtą. I nam się wyzerowały te wachty, jak poszliśmy sobie spać. Tak, 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 tak. Czyli po trzech wachtach fajnie jest zrobić odpoczynek, scenę odpoczynku, a nie eksplorowania, ażeby nie popaść w zmęczenie. Mhm. I wtedy mamy zawadę do rzutu. Tak. Po kolejnej sesji już niemal przestaniemy mówić polskim zrozumialnym dla zwykłego YouTube-bingsa. A więc tak. Parę naście, może 10 minut spaceru po pofałdowanym terenie, gdzieś po prawej pole. Oczywiście wszystko tutaj jest w wersji zimowej, więc pole jest nieco nieczynne, zamarznięte. Zieleń jest strzadziała, taka właśnie chłodna, nawet może oszroniona, jeszcze wszak poranek. Zimno jest, zimniej niż wczoraj. Dzisiaj nie ma takiego wiatru jak wczoraj, który troszeczkę by chyba takiego cieplejszego, który trochę rozpędzał temperaturę, a teraz ta temperatura siedzi nad tą drogą i jak idziecie, to chce wejść w każdą szczelinę. Łańcuch jest, zaraża się tym chłodem i jeszcze zanim dojdziesz do ciepełka, on, tak jak w drodze z twojego zesłania, ciąży zimnem na przegubach. A dworek, do którego idziecie, dworek należący do rodu Panien od lat, nazywany jest dziwnym dworkiem. Dlaczego? Czy jest coś na pierwszy rzut oka, co przydaje taką etykietę, czy to raczej coś w środku? Ja tak sobie wyobrażam, że on jest na wzgórzu, które nieco się osunęło i dworek zaczął razem z tym wzgórzem zmieniać swój kształt. Ale ponieważ był zrobiony z jakiegoś bardzo dobrego drewna i twórca tego dworku, być może był też zdolnym architektem, to ten dworek mimo wszystko wytrzymał ten ciężar tego wygięcia, ale przez to zyskał taką figurę
dziwną i nieco surrealistyczną, także właśnie te wszystkie linie, zamiast być prostopadłe, to płyną tam jak w jakiejś secesji po prostu. I dlatego nazywany jest dziwnym. Ale to znaczy, że on jest trochę skośny? Na przykład jak się wejdzie do środka, to będzie się czuło lekki przechył? Tak myślę, że jak się stoi, to człowiek ma poczucie z błędnikiem, że jest troszeczkę wszystko przechylone, że wszystkie obrazy są też przez to przechylone, nawet jak wyprostujesz, to z powrotem grawitacja poustawia wszystkie rzeczy w tym dziwnym nieporządku. I też drzewa, które pewnie porastają dookoła, jeszcze bardziej pokazują te napięcie i ten właśnie brak symetrii, który siedzi w tym wszystkim, bo drzewa ładnie stoją. Tak, no, jak zwykle drzewa może tam często są powyginane, to tutaj jak na złość wszystkie właśnie prosto, bum, bum, bum. Tak, jak po prostu taki szpaler tych drzew, a ten dworek taki wykręcony. Czy coś jeszcze? Może chcecie dołożyć? Marcelina, Jerzyk, czy to wystarczy? Wy tego nie wiecie, bo jesteście przyjezdni. Ale tym się może Małgorzata z wami podzielić, kiedy ten dziwny dworek taki pochylony się wyłania nam z tego pagórka. Małgorzata, podając tajemnicy z worka jedno jabłko Julianowi, żeby dał osiołkowi Hipolitowi, mówi: tutaj w nocy, jak się człowiek przysłucha, to dziwne dźwięki z okolicy dochodzą. Niby to jakieś kocie wrzaski, albo to ktoś rozmawia, ktoś krzyczy na siebie. I w ogóle jakby to miejsce żyło swoim życiem. Ale to tylko w nocy. Adam uśmiecha się. Pani Małgorzato, jakbym rozmawiał z kimś innym, to ktoś, mówiąc słowo dziwne, zapewne nie miałby tego tajemniczego uśmiechu. Bo za każdym razem, gdy jest wszelka dziwność, to już widzę, że budzi się gdzieś głęboko w pani jakiś duch niespokojny, i to nie taki duch, który chce uciekać od tej dziwności, ale wręcz przeciwnie, chce tą dziwność poznać. Bo ja lubię i ten dworek, i jak jest dziwnie, bo to przynajmniej nudno nie jest. Chodźmy, zimno się robi. Ja tylko dołożę takiego kontekstu geograficznego na świeżo. Ten heks szósty od strony wschodniej graniczy z dużym lasem, który dosyć się ciągnie, jest dziki i gęsty. I to w tym lesie odbywało się przedwczorajszej nocy święto Welesa, w którym wzięliście udział, które było pełne ognisk, tańców, alkoholu, ale także takich bukolicznych modłów, trochę na starą modłę, wychwalającą, w sensie błogosławiającą, chcącą sprawić, ażeby trzoda w powiecie była zdrowa, ażeby dobre plony były w nadchodzącym sezonie. I z tego lasu wydobywa się rzeczka. Ta rzeczka przepływa obok zmęczonego dworku, czyli domu pani Małgorzaty Towciłowicz, oraz przepływa też także koło tego tutaj domku, przy którym teraz jesteście, koło dziwnego dworku, i to właśnie w wysokich, suchych, zimowych trawach nad tą rzeczką znalezione zostały zwłoki Łucji. Przed dworkiem dziwnym jest koń uwiązany, ale już osiodłany, taki elegancki. Czy ty znałabyś, mogłabyś znać tego konia, a przede wszystkim jeźdźca? Jeśli on jest przy sąsiednim dworku przywiązany, czy raczej Małgorzata na takie prozaiczne... Konia rzeczy? Na pewno. Jeźdźca? Nie wiem. Dobrze, no to jest jeden z koni należących do pani Gabrieli Kluczkowskiej, tutejszej gospodyni. Ona bardzo lubi przejażdżki konne, ale chętnie też tak jakby dysponuje końmi. Ma taką niewielką hodowlę i ktokolwiek ma ochotę na przejażdżkę spośród jej gości, to może się przejechać. I to wygląda na to, że koń nie jest zmęczony, że widocznie jeszcze jest przed jakąś przejażdżką. Na ganek wychodzi znany wam oficer, Konstanty. On ubrany jest bardzo elegancko, nie w mundur, ale w
elegancko. Ma białą koszulę, ma jakiś taki pofałdowany kołnierzyk. Jest ogolony. Dosyć zawadziacko taki wysoki oficerski but, opiera o framugę, opiera się też o nią i kończąc opierać bodaj gruszkę, patrzy na was, mówiąc z daleka już: dzień dobry, goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam, tu do nas idziecie? Tak się rozglądam na lewo i na prawo. Trudno chyba znaleźć w okolicy inne miejsce niż to, z którego sami przychodzimy. Ach, pytam dlatego, bo ja sam lubię w chaszcze wchodzić. Tam się wczoraj spotkaliśmy, nieprawdaż? A i wy, z tego co wiem, lubicie po lesie wędrować. Mamy jabłka od pana Wojciecha. Podejrzewam, że pewnie ja ten worek z tymi jabłkami niosę. No to wyciągam jeszcze jedno jabłko szybko, żeby mi zostało, zanim Adam je przekaże. To pewnie na ręce gospodyni, ale niestety Gabriela jest nieobecna. Wyjechała do sąsiedniego powiatu, ażeby przybyć tutaj z sędzią. No, trzeba się tymi zwłokami zająć, a to... Przecież pan wspominał, oczywiście. Tak. Ale ja zapraszam. A z podopieczną pani Gabrieli pan rozmawiał? To była panienka Renata? Nie, panna Dziecina. Ona chyba nie dostała imienia jeszcze? Tak, jeszcze nie ma. Ty znasz to imię. Panna Dziecina nazywa się Ryszarda. Bo tam w notatkach... Tak. Renata to była Znajda. Worku zadbanego na keksie gdzieś tam. Okej. Okay. Piątym na południe. To złączyłem dwie postaci w jedną całość. Nieprawdziwą. Nie, Adamie, pomyliło ci się. Ta jest Ryszarda. Renata to u innych. Tam, w tamtą stronę. Tak. Pokazaliśmy Ryszarda, jakby miałbyś zobaczyć, nie? A Ryśka nie chciała jechać z ciocią swoją, chociaż ciotka jej to wczoraj wieczorem proponowała, ale ona też hasała po nocy, tam gdzie wy, więc chyba zmęczona, jeszcze nawet na śniadanie nie zeszła. Może zaraz zejść. No właśnie, ona też była na święcie. No tak przynajmniej mi mówiła. Może coś widziała. O, widzę tutaj kompania w ciekawości jest, co się wydarzyło na tym brzegu. Po mojemu pijane dziewczę oczadziałe czymś z tego podniecenia pokańskim świętem weszło do wody, poślizgnęło się na kamieniu. Tragedia gotowa. A przez to, że jest niczyja, trochę tak jak ta Znajda od panny Łaciny, ta cała Renata. Ta jeszcze była niczyja, to nikogo, nikt nie zainteresowano. No ale widzi pan, może właśnie dlatego, że taka niczyja, no to my się interesujemy, bo jakiś porządek jest na tym świecie. Jakoś tak wszystko jest poukładane, że nawet jak ktoś jest niczyj, no to może Pan Bóg, może kto inny tak popchnie, że się ktoś jednak zainteresuje. A po mojemu, mówi on, odwracając się z tym workiem jabłek, wchodząc do środka, tak żebyście weszli za nim. Czy rzeczywiście wszystkie kamienie powinny być podniesione, żeby sprawdzić, co pod nimi leży? I wchodzi w mieszkanie. Po to chyba mamy ciekawość, żeby podnieść kiedyś te wszystkie kamienie, wszystkie spisać w wielkich księgach i mieć tą całą wielką naukę wreszcie zamkniętą i skończoną i zająć się przyjemnościami. Chciałabym wybadać tego pana majora, oficera, bo to trochę sas. W sensie nas odciąga bardzo od tej niczyjej Łucji. Kiedy Adam z nią rozmawia, chciałabym tymi swoimi przenikliwymi, niebieskimi, dużymi oczami wpatrzyć się w niego. Zobaczyć, czy ucieknie spojrzeniem, albo czy może jakiś kurcz tutaj zauważę. Robisz mu takie evil eye. Tak, nauczyłam się tego od pewnego jego mościa, który został tam w moim domu. Nazywa się Bartłomiej. Dobrze, to on jak wszedłszy, wykrzyczał dyspozycję, żeby naszykowano świeżej herbaty i podano ciasta. Gestem zaprasza was do
salonu. Wi spostrzega, że ty na niego patrzysz, uśmiecha się do ciebie i o, ten uśmiech nie jest zupełnie szczery. On wolałby ewidentnie, żebyście tutaj przyszli po sąsiedzku i pogadali, na przykład wypytali go o przygody z wojaczki, a nie z tą sprawą, która jemu się z jakiegoś powodu bardzo nie podoba. I jeśli chciałabyś spróbować zrozumieć trochę więcej z tego, z tych oczu, nazwać emocję, która tam jest, to musiałabyś przyjrzeć się trochę dłużej i to byłoby ryzykowne tym, że on mógłby poczuć się, wiesz, podglądany, czytany. To nie ma takiego problemu. Nie ma takiego. Jazda. Nie, w sensie Małgorzacie w ogóle nie zależy na tym, jak ludzie na nią patrzą, więc jak ją uzna za świruskę albo za wścibską babę, to Małgorzata nawet na to nie zwróci uwagi, więc wydaje Małgorzata mi się, że nie ma problemu, Marcelina mówi, jedziemy. W takim wypadku rzućmy na to wolę, która jest związana z intuicją i jeśli ci się uda, to rzeczywiście będziesz miała większą wnikliwość, a jak nie, to on się ofuknie. Dobra. Dwa! Ja mam woli 12. Bang. On zna tą łucję. Jest element zawstydzenia albo takiego... on nie chciał o tym w ogóle rozmyślać ani mówić, ewidentnie, więc jako, że przyszliście z tym tematem, to on wie, że trochę tego nie uniknie, nie może być, nie być gospodarzem, ale on z przyczyn osobistych ewidentnie nie chciałby o tym rozmawiać. Pan to pierwszy tę łucję znalazł jako topielicę, to ona się panu nie śni, nie nawiedza, jako dusza zgnębiona? Młoda damo, posiądziesz pewnie jeszcze pewną wiedzę, znaną tu pewnie panom, że sen jest zbyt cenny, żeby poświęcać go na derdy małe. Ja jestem żołnierzem, zdyscyplinowałem swój umysł już na tyle. Kłamie. Nie potrafi zdyscyplinować swojego umysłu. Żeby nie śnić o rzeczach, które mogłyby sprawić, że jestem nieskoncentrowany, niegotowy do służby dla kraju. Chciałbym jakiś sygnał tutaj dać. W sensie może to będzie takie przelotne spojrzenie na jednego czy drugiego z mojego towarzysza. Chyba tutaj, że się zastanawiam, że może tu patrzę na Adama, że to tak jak w jakiś tam klekcie, co kiedyś mi opowiadał. Ale takie spojrzenie właśnie, sekretne znaki drużyny, nie? Że coś jest nie tak. I Małgorzata drąży. Ja tylko wejdę ci w słowo, tak. Przepraszam, bo spoko. Ta rozmowa się już zaczyna rozkręcać. Ja myślę, że Julian jest szczególnie wyczulony z racji swojej przeszłości na wszelkie oznaki takiego utajanego poczucia winy albo właśnie próby grania, że ktoś bardziej, że ktoś gra świętszego niż jest faktycznie. Albo no ja myślę, że jeżeli takie znaki widzi Julian po tym, jak Małgorzata coś zaczyna właśnie nam widać, że ewidentnie zaczyna drążyć tego żołnierza, więc ja myślę, że tutaj mój taki szósty zmysł, wyczulony właśnie na to poczucie winy albo na próbę gdzieś tam chowania się, jeżeli faktycznie się coś przeskrobało, uruchomić. Więc też będę ciekaw, nie odzywam się raczej, bo boję się wychylać z takiej sytuacji, wiedząc, co ja mam sam za uszami. Ale też zaczynam obserwować. Dobrze. To z tego, co mi opisałeś, jeśli pojawi się gdzieś element poczucia winy, to ci powiem. Dobra. Bo na razie tego nie ma. Na razie pan Konstanty dosyć sprawnie, wydaje się, chociaż Małgorzato, widzisz wszystko już teraz. Tak jakbyś, wiesz, otworzyła odpowiednie okienko i po prostu ciągle przez to okienko patrzysz do środka Konstantego, ale on tego jest nieświadomy, więc polecę szarlotkę, która została doniesiona, właściwie jabłecznik, szarlotka. Nalewa soku wyciśniętego z jabłek.
pyta się, czy komuś nalać herbaty. Przepraszam bardzo, pani Małgorzata, dopytałaś o coś. Tak, ja po prostu cały czas mi ucieka, nie daje spokoju, że może byśmy się odezwali do kogoś, poszukali, może ktoś się znał tutaj w tym miejscu. Nie ma pan jakiegoś pomysłu? Ja? No nie, ja jestem... Ja jestem w gościach u mojej starej, dobrej przyjaciółki. Ja jestem poza służbą, chociaż oczywiście ciągle w czujności. No sędzia możliwe, że coś zaradzi. Zresztą ja nie było na tym święcie. Wy byliście, więc... A pan jak po lesie chodził, to pan nikogo nie widział tam? Poza nami? Nie, no ja wczoraj... Zobaczył tę dziewczynę utopioną? Ja wczoraj wyszedłem nad rzekę. No, nie wziąłem nawet wędek, nie chciałem próbować łowić. Zimno jest, ale mam to w zwyczaju, żeby poddychać o świcie wodą. I wtedy ją zobaczyłem. Makabryczne. Makabryczne. W tych liściach. A on się zadumał i Małgorzato, w tej jego zadumie jest szczery smutek. Nie ma... On teraz się nie boi, ani nie wstydzi czegoś, tylko zasmuca się. I słychać kroki. Ktoś schodzi po schodach i o ile on wspomniał o tym, że panienka jeszcze nie wstała, to nie są ewidentnie kroki panienki, bo to są ciężkie, obute kroki. I do pomieszczenia wchodzi młodzieniec. Młodzieniec, którego, Małgorzato, ty widziałaś kilka razy tu gdzieś w różnych miejscach w powiecie, ale od niedawna, ale przede wszystkim teraz sobie jasno przypominasz, że to jest ten młodzieniec, który kilka razy poprosił cię do tańca podczas święta i który tak dziwnie trzymał twarz, że zawsze była w cieniu. Zawsze gdzieś był, miał za plecami ognisko, który ci Janka przypominał. Młody mężczyzna o tak... bujnych, jasnych włosach, uśmiechnięty, nawet mający w oczach takiego figla, takiego jeszcze chłopca, a niekoniecznie mężczyznę. Ubrany jest do przejażdżki konnej, ma szpicrutę też, zaskoczony gośćmi. Mówi szybkie dzień dobry wszystkim, po czym spogląda na ciebie i mówi: dzień dobry, pani Małgorzato, bardzo mi miło. Przepraszam bardzo, ale wybierałem się na przejażdżkę konną. A no widać, tam koń już osiodłany, czeka. A to chwilkę jeszcze poczeka, chętnie wypiję z państwem herbatę, jeśli mogę. Zapraszamy. Niech pan siada. Adam Samproch. O właśnie, nie mieliśmy sposobności. Ja nazywam się Ildefons Zamojski. Ujacie. Julian Kmita, miło poznać. Panie Ildefonsie, nie spodziewaliśmy się tutaj pana. Widzę, że dom pani Kluczkowskiej po prostu tętni życiem. Okazało się, że dzielimy pewną pasję z panią Gabrielą. To właśnie konie. Ja bardzo lubię szybko pędzić. Tutaj są przepiękne tereny, by to robić. A ona ma, proszę wybaczyć pani Małgorzato, najlepsze konie w powiecie. Więc dostałem zaproszenie i wielokroć mam ochotę na poranną przejażdżkę, to mogę przyjść i skorzystać z jednego z jej koni. Co też, z czego korzystam, nawet kiedy jej nie ma, ale na szczęście pan Konstanty słyszał to zaproszenie i mnie wpuszcza. Dobrze, że pan przyszedł, bo dyskutowaliśmy o sprawie bardzo smutnej, a może pan trochę wesołości i świeżości dodał w naszej rozmowy, bo nie wiem, czy pan słyszał, że młoda dziewczyna wczoraj tu w rzece znaleziona została, utopiona łucnia niejaka. Może znał ją pan, albo słyszał coś o niej? Czy zna? Trudno powiedzieć, ale byliśmy w tym samym miejscu, w tym samym czasie i zdarzyło mi się zamienić z nią kilka słów. Nie znałem jej wcześniej, na imię Łucja, tak powiedziała. On mówiąc to trochę patrzy na ciebie, Małgorzato, tak co jakiś czas sprawdzając, jak ty zareagujesz na to, że on mówi o kobiecie przy tobie. Wiesz co? To zróbmy tak. Ja go trochę podlizuję. Ja chcę na niego patrzeć cały czas, kiedy on to mówi, żeby mu się zrobiło głupio. Ale Małgorzato, jakby
po prostu słucha sobie, nie? W sensie, to nie jest tak, że o, ty tutaj rozmawiasz o jakiejś innej babie, nie? Kiedy mnie tam obracałeś w tańcu wczoraj, czy przedwczoraj. Tylko po prostu patrzy sobie, patrzy na niego, myśli o tym Janku, że on jest taki podobny. Janek też miał takiego figla w spojrzeniu, za każdym po prostu razem. Nawet jak był smutny, to gdzieś tam ten figielek można było zauważyć. I to ma w głowie Małgorzata, a nie to, że ona jakiejś kobicie gada. Ale Marcelina jest na posterunku. Ale on to czuje, on widzi, bo on jest bardzo wyczulony na twoją reakcję, jak się okazuje, i mówi: wydała mi się dziwną. Więc prawdę mówiąc, po dwóch takich przypadkowych spotkaniach przy tym ognisku, na którym było pieczone, nie chciałem później trafiać na, aby z nią porozmawiać. A nie uważa pan, że bardzo pięknie tańczyła, jak wirowała? To było w tym coś takiego dzikiego, ale z drugiej strony naturalnego. Tak jak właśnie zwierzę, które się bawi, ale mimo wszystko przystoi to człowiekowi. Dziwne połączenie, trudno mi jest je oddać. Nie uważa pan, że to było piękne, niesamowite? Ale nie potrafię tak poetycko określić tego, co widziałem, tym bardziej, że nie przyglądałem się długo, gdyż byłem zajęty tańcem z inną damą, która uważam osobiście tańczyła znacznie, i tutaj się skłania tobie, Małgorzato. Małgorzata nie wie, o co chodzi. Jakby ona jest teraz w toku wspomnień, tak? Jakby w ogóle kompletnie. Na końcu, widząc, że ty w ogóle nie reagujesz na ten komplement, który ci rzucił, czerwienie. I bierze ciasto. Tak, faktycznie. Tutaj myślę, że postaram się w jakiś sposób uratować honor i poratować młodzieńca, który widzę, że się... Tak, faktycznie pamiętam z tego wieczoru, jak wirował pan w tańcu z panną Małgorzatą, z panią Małgorzatą w istocie. Można było nie dostrzec panny Lucji w takiej sytuacji, w takim towarzystwie. Nie wiem, czy to Małgorzatę cokolwiek wytrąciło z czegokolwiek, chyba nie. Nie sądzę, wiesz, ja zastanawiam się, bo Małgorzata by chciała zadać pytanie Ildefonsowi, ale nie wiem jeszcze, jak to zrobić. Kurczę. Jest tak... Jak to czasy się... Chwila ciszy właśnie nad tym stołem. On trochę sponsowiał, zajął się ciastem, tyka zegar, delikatny dziewczęcy kaszel u góry w pokoju. I ty, Adamie? To Adam się przełamuje tą ciszę, mówiąc, że jak te czasy się zmieniają. Ja pamiętam, jak byłem młody, to wtedy serce po prostu co uderzenie, to się zwracała ku komuś innemu. Dusza młodego człowieka. Teraz widzę, że młodzi to tacy, że jak już jedno obiorą, to się będą tego trzymać. No ale niech pan, panie Adamie, to mówi Konstanty, oficer. Nie projektuję młodzieńcowi tylko takiej możliwości, no wszak nie każdy młody w ten sposób, tutaj przecież nie chodzi o rozwiązłość, no ten młody Ildefons jest tutaj, z tego co wiem, Ildefonsie na wakacjach, na urlopie dziekańskim, tak? I możliwe, że będzie zażywał. A jeśli ma inną naturę, to niech nie czuje się, że robi coś źle czy zdrożnie. No ale panie Konstanty, no przecież to pan jesteś pod musztrą. Jak pan coś sobie postanowisz, to nawet we śnie będziesz się tego trzymać. No to cóż mówić na jawie, jeżeli chodzi o życie towarzyskie i uczuciowe rzeczy. To chyba żołnierz jako pierwsze to musztrą musi załatwić, prawda? No to widzę, zna pan fach żołnierski, zaiste tak jest. Ale Ildefonsie już dosyć dawno został osiodłany gambit. Może nie daj mu zamarznąć, jak się zdecydowałeś jechać, to jedź. I tu, Małgorzato, skoro ty wcześniej przyglądałaś się Konstantemu, to znów widzisz, to nie ma tam szczerości. On tego nie robi dlatego, bo martwi się o zimno konia. Ale Ildefons... A może rzeczywiście przejada się wtedy człowiek jaśniej myśli o sprawach. Spogląda na ciebie, wstając od stołu, Małgorzato. Tak jakby chciał coś jeszcze powiedzieć przed wyjściem? Małgorzata? Nie patrzy na niego.
gdyż patrzy na Konstantego, bo on jest sas, a Ildefons to w ogóle jest nie jej liga. Więc nie zaszczyca go nawet spojrzeniem. A więc on w swój profil, skłaniając głowę, mówi: bardzo miło mi było widzieć panią o poranku. I panowie, dziękuję za ciekawą rozmowę. Do zobaczenia. Dziękujemy również.